Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA On i zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Kolejna misja Lamara. Który wóz wybierasz? Wybierę tego. Ten jest lepszy, okej. Tutaj naszym zadaniem jest unikanie policji i dojechanie do celu i może kogoś zamordowanie. Nie ma tutaj żadnej gwiazdki, tylko po prostu nie możemy sprawić, aby policja nas zauważyła i to wszystko. O kurde, mało brakuje. Mnie dorwali tutaj. Mało brakowało, naprawdę. Aby mnie tutaj jakoś nie dojrzeli. O. I tak nagle ta policja się pojawiła znikąd. To mi się nie podobało. Pojadę tutaj jakimiś bocznymi drogami. O, uda się uniknąć, myślę, bez problemu. Tutaj jak tylko nas ta policja zobaczy, to od razu koniec misji jest właściwie. Nie ma czasu później na gubienie ich w ogóle. Myślę, że tu jakieś strzelanina później będzie. Oby tylko na moście się nie pojawili. Jadę tak na pałę. No spoko, tak myślałem, że będzie jakaś strzelanina. Teraz musimy się obronić. O! Shit. Nie, nie to, kurczę. Szybko przekąski. Dobra. Okej. No! Co? I tamten też zmarł w tym samym momencie. The fuck? Co to było, e? Co to było? Jak coś się zbugowało chyba. I to... Co? Tak szybko by go zabili? Wow. Tutaj z boku koleś. Jest. Udało się? Kurde, to była chyba z 20 powtórka. Co to? Mam jakiś dodatkowy tunik mojego Woodu. Zobaczcie, mam oponę na bagażniku. Okej, okay, jest. Ja pierdziu. Ej, ta misja była jakaś przegięta. Trzeba było się szybko chować za przeszkodami, bo ze wszystkich stron atakowali my na tym placu, tak. No i jaki hajs za to teraz? 10 tysięcy, no kurde, tyle powtórzeń. To, że mam mało broni, to tak dużo hajsu nie wydaje na tą broń. Ale robiąc tę misję, też dostaję ten hajsik tak powoli, 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 ale kubka do kubki, grosik do grosika i zaraz będzie 750 tysięcy i mogę kupić pierwsze biuro. Nie mogę się już doczekać tego momentu. No ale jeszcze trzeba troszeczkę powalczyć, żeby tak było. I później kupię sobie najtańsze mieszkanie z pokojem planowania, żeby porobić napady. Może mistrza zbrodni, 13 milionów. Tylko na mistrza zbrodni trzeba przeznaczyć około 6 godzin. Tak jak ja robiłem na PC-cie, to jeszcze było szybko. Pamiętam, że robiłem wtedy live'a 6-godzinnego. I praktycznie każde przygotowanie udało nam się bardzo szybko robić, chociaż dużo czasu też zajmowało samo wczytywanie się gry, które jednak na konsoli trwa krócej. Jest to szybsze niż na PC-cie. Na PC-cie czasami dołączyć do sesji publicznej no było ciężko po skończonym jakimś tam meczu. Tutaj trwa to krócej. I proszę, tym prostym sposobem 605 tysięcy już mam w kieszeni. Na wszelki wypadek prześlę sobie tą kasę do banku. Base Invaders, misja. To może być trudne. To jest trudne nawet robiąc na PC-cie. Musimy wbić do bazy wojskowej i stamtąd chyba coś zabrać? Cargo Boba. To jest mega trudna misja. Nie wiem, jak ja to zrobię na padzie. Powiedzmy, że ze 3 podejścia i wychodzę, bo to... No spróbuję, może jakoś się tam uda. Tutaj widzę, że też niskie poziomy. Nie wiem, może być ciężko.
Musimy zniszczyć lasery. Ta, na pewno. Shit. Dobra, jest jeden. Jest jeden. Wysiadaj, wysiadaj, Aska. O, shit, ile ich tu jest. Ja pierdziło. O, shit. O, shit, już ginę, już ginę, już padłem. Ja nie mogę. Jak to zrobić? Nie mam jakby pomysłu na to. Na pewno, cholera, już dopiero co... O, oh my god. Dopiero co się odrodziłem i już dostałem z kilka strzałów. Muszę się jakoś ukryć. I jakoś może w tym hangarze posprzątam. Zobaczymy, no. Cholerne gniazdo os. Ja pierdziu. I koniec żyć. Muszę teraz patrzeć, jak oni umierają. Mogą rzeczywiście wsiąść do tej kurumy i jechać od początku z tym gościem. Opcja jest naprawdę niezła. Poszedłem sobie z pies... Jest, cały czas jest ta sama misja w ogóle, tak? Gościu wszystkich w kurumie tutaj wybijał, jeden po drugim. Ja zdążyłem sobie spokojnie pójść do pieska, dać mu się napić, tak, wody i tak dalej. A on tutaj wszystkich naparza dookoła. Nawet mu się, zobaczcie, chyba kuruma zaczęła dymić. Zobaczcie, z silnika już się zaczęła palić nawet. No bo jak wiecie, ona nie jest w 100% kuloodporna. Wszystkie pojazdy, które są w GTA, uszkadzają się wraz z każdym strzałem z pistoletu jakiegokolwiek. Nie musi to być wyrzutnia rakiet, tak? Tutaj właśnie ziomek przez czat głosowy dał mu do zrozumienia, żeby stamtąd uciekał, bo żołnierze cały czas będą się... O, shit. Dobra. Żołnierze cały czas będą się nowi spawnować. To jest bardzo trudna misja. Ja byłem niemal na 90% pewny, że nie uda nam się jej zrobić za pierwszym razem. Jeśli gościu sfailuje to, waląc śmigłowcem w cokolwiek po drodze, albo się rozwalając przy lądowaniu, to będzie śmiech, bo ukraść kargoboba z bazy wojskowej jest bardzo trudno. A swoją drogą, ponieważ robiliśmy tę misję bardzo długo, to jestem ciekawy, ile hajsu za to wpadnie. No i dolatuje, teraz tylko zobaczyć, ile będzie z tego hajsiku i koniec. Wylądował. Udało mu się, mega gościu. To jest jakiś randomowy gracz. Poszło mu super. 45, prawie 46 tysięcy. Cholera. Nieźle. No ale długo robiliśmy tę misję. 46 tysięcy to była trudna misja. Ale się udało. Propsy dla niego. 84 poziom. Mega przegościu po prostu. Przegościu, że to zrobił. Też kurumę będzie trzeba sobie kupić do właśnie takich akcji. Chociaż moim zdaniem to jest taki nobowski samochód. Steal the Met, czyli metę musimy ukraść i stąd spierdzielić ich. Nie wiem, czy już teraz... Aha, dobra, tutaj będzie trochę strzelania. Pewnie też wszyscy będą robić to kurumą, ale no ja nie mam kurumy. W zasadzie mógłbym wsiąść... O shit, zmieniła mi się kamera. W zasadzie mógłbym do nich wsiąść, tak, żeby na 100% to zrobić. O shit, tutaj nie można ładunków wybuchowych używać. No właśnie. Pozdro dla ciebie, ziomek. Dzięki, że zniszczy. Okej, teraz poszło trochę lepiej. Już ogarnęli chyba, o co biega. I teraz musimy ją dostarczyć i właściwie to tyle. I ciekawe, za ile za taką misję my dostaniemy tutaj hajsu. Geralt i jego popsuty BMX. Wiecie, o który chodzi? Ten tutaj. Chyba już z niego wyrósł, no bo jak próbował na niego teraz wsiąść, to niestety felgi się poniszczyły. Aj, on tak o, aj, zawsze robi. Dobra, chodź, Asuka, teraz hajsy tutaj trzeba liczyć. Lecimy, kolejna misja, mam już 700 tysięcy prawie, 691 tysięcy. To jeszcze dosłownie 50 tysięcy, 59 tysięcy i już... Będę mógł sobie kupić pierwsze biuro. Fantastycznie, co? Też nie mogę się doczekać. O kurde, co to będzie? Już tak szybko biuro? Ja nie mogę. Ja myślałem, że to zajmie mi dużo, dużo czasu. No ale co? Biuro kupię. Będę mógł już być bossem. Ale zanim będę mógł naprawdę zarabiać hajs, to jeszcze muszę kupić magazyn. Ach, kurde. Ale i tak jest dobrze, i tak jest bardzo dobrze. No nic, tutaj w tej misji przydałoby się mi snajperka. Niestety nie posiadam.
i będę musiał strzelać na tym, co mam, niestety. Snajperki nie posiadam. Mam natomiast shotguna, spróbujemy z shotgunem postrzelać, zobaczymy. Nie, chyba nie. Okej. Okay. Spróbujmy, no chyba ten karabin jest najlepszy do takich akcji. On jest taki uniwersalny. Nie będę ryzykował tutaj z shotgunem. No i tutaj właśnie na te dalekie dystanse przydałaby się snajperka. Wtedy byśmy nie mieli żadnych... O, shit. Wtedy nie mielibyśmy żadnych problemów. Kurde, jak on gra. Dobra. Wsiadają czy nie? O kurde. No tutaj z tym wsiadaniem na tej motorówce czasami jest problem. Bo tutaj jest taki spoiler i przez ten spoiler postaci nie chcą przechodzić. Dobrze, i tutaj też można sfailować na końcu, bo ta motorówka chyba musi przetrwać i można osiąść na mieliźnie, dlatego tu trzeba powoli i ładnie wcelować. Okej, okay. Gitara. No i ile będzie? Ja myślę, że gdzieś koło 10 tysięcy, nie więcej. No to była taka króciutka misja, chociaż łatwo było zginąć, bo to taka otwarta przestrzeń na tym mostku, czy na tym molo. Ło, 26 tysięcy! To słuchajcie, jeszcze jedna chyba taka misja i kupuję biura. Chyba z czwarty raz robimy tą misję. Znaczy ja już dzisiaj robię któryś raz z kolei, ale za każdym razem, kiedy koleś teraz jakiś próbował lądować na lotnisku tym tytanem, no to nie wiem w ogóle jak oni latali. Które to są poziomy? 80... nie, 60 i 78, bo ten Jeffy 57 dobrze gra dosyć, no nie? Ale tamci to w ogóle, ja nie wiem. Lądował w ogóle poza lotniskiem, na padzie. Na padzie się fantastycznie lata tymi samolotami i helikopterami. Zwłaszcza jeśli nie trzeba nic strzelać, tylko po prostu lecieć, otworzyć, zamknąć podwozie. I można nimi super sterować, tak? No ta gra została tak pomyślana, żeby właśnie tymi padami fajnie się latało. No a oni się rozbijają, ja nie wiem. No Tytan jest może taki trudny trochę do opanowania, do latania. Teraz fajnie by było, jakbym się w ogóle rozbił, nie? Jest taki trudny do latania, do opanowania, no ale bez przesady, nie aż na tyle, żeby za każdym razem się rozbijać. Jeden gościu w ogóle wleciał w wiatraki tam, zamiast lecieć normalnie tak gdzieś na górą po prostu, nie? No to w wiatraki się wpierdzielił. Pierwszy gościu wylądował przy lotnisku w krzaczorach gdzieś i się rozwalił też tym samolotem, no rzeźnia po prostu. To wystarczy naprawdę powoli, no tym padem. Jak na klawiaturze by ktoś latał tą myszką, no to rzeczywiście ciężko jest, ale na padzie jeszcze jest łatwizna, wystarczy delikatnie tak wylądować pod wozie i zawsze się udaje. No już mówię wam, chyba z 5 razy przechodzę tą misję, ale też fajne jest to, że za powtórki dostaje się dużo kasy i dzięki temu zdobyłem sobie te 750 tysięcy, tak już 30 tysięcy wpadło, więc powinienem mieć 750 tysięcy, więc teraz kupię sobie dopiero biuro. I jakiś, nie wiem, czy wystrój, nie będzie mnie stać na wystrój w ogóle, jak kupię biuro, to już w ogóle kasy nie będę miał, szybko wychodzę stąd, nie chcę z nimi grać, masakra. Ten jeden gościu był dobry, rzeczywiście tam dawał radę, ale ci pozostali to jakaś masakra. Także już zobaczcie, jaka fajna kwota, 759 tysięcy, można sobie kupić pierwsze biuro. Kurde, z poziomem 31, 31 chyba poziom mam. I już mogę sobie kupić pierwsze biuro, fantastycznie. Akurat jest zniżka za 750 biuro. Na pewno wybrałem biuro, żebym, kurde, czegoś innego nie kupił. Kupujemy i totalnie podstawowe wszystko... O, niech będzie. To akurat pierwszy, nie, to pierwszy nie może być, bo to taki standardowy. W takim razie nie będzie z dużych liter. No nie zdecyduję się, to jest jak tuningowanie, no. Dobrze, niech będzie. Teraz tak, możemy sobie kupić szafkę na broń, ale to jest słabe. A czy do czego trzeba dopłacić, nie? 500 000! I możemy sobie save... Nie, na pewno nie. No i fajnie by było mieć jeszcze dodatkowo tutaj mieszkanko. No ale ja nie chcę to. Tutaj byśmy mogli sobie zmienić ewentualnie strój, tak? No ale kurczę, widzicie. Później można sobie to dokupić, jakby ktoś chciał. Ale początkowo wystarczy to, co tutaj jest, nie? Takie początkowe rzeczy. Mam nadzieję, że... No tu możemy kupić garaż dodatkowo, ale zobaczcie.
No właśnie. Każdy... A, shit. Zobaczcie, ile trzeba za to zapłacić. Custom Auto Shop. Yeah! Tylko minion. Yeah! Shit. Nie, dobra. Innym razem. Kupiłem to. Mam nadzieję, że tak. Ale... No, kupiłem, bo mi zżarło kasę. Więc nie ma opcji, mam już biuro. Yeah! Yeah! Asuka Incorporated. Moi drodzy. Zobaczcie. Lamar dzwoni. Okej, mamy nową misję u Lamara. 31 poziom. I już jestem szefem szefów. I chyba mogę już sobie startować misję. Work. I tu mamy Headhunter. Jest Headhunter. Już mogę Headhuntera sobie robić. Ale super. Kurde. Zarypiaście. Także Headhunter jest za 20 tysięcy. I można sobie fajnie kasy zarabiać, żeby tam robić paczki. No ale żeby robić paczki, to trzeba kupić magazyn. To musiałbym pojechać sobie do mojego biura. Chyba tak szybko nie mogę się tam teleportować. Ale to już sobie zobaczymy w następnym odcinku. Także udało się, jestem już bossem, jestem już szefem i już mogę zarabiać fajne hajsy. Zapraszam was na kolejne odcinki z GTA 5 na PS4. Trzymajcie się i do zobaczyska. Hej!